zaufania? Halo? Słucham. Czy to jest telefon zaufania? Tak. Wie pani, mam taki problem. Zdarzyło się coś takiego, że pierwszy raz miałem dziewczynę. I nie wiem jak postąpić, bo wydaje mi się, że jest, no ja tak oceniam, uzależniona. Ona jest uzależniona? No czy nie, nie ode mnie, od... Ona jest uzależniona od narkotyków? Tak. A pan też jest uzależniony? Nie. Ja? Broń Boże, nie. Ona wie pani, może nie tyle się sprecuje, co po prostu pali. Haszysz wie pani, gandzie. A może to zwykły papieros? Nie, znam to. Zna pan to? Tak. Próbowałem kiedyś tego, także znam to. Nie. Oj panie, to niech pan prędko ją rzuca. Naprawdę? Jeżeli ktoś podejmuje się pomagać ludziom przez telefon, no bo taka to jest przecież forma, prawda? Ci ludzie są po to, żeby w jakichś sytuacjach nagłych, ja rozumiem, bo ktoś to dzwoni tam, to myślę, że jest to jakaś tam ostatnia deska ratunku pewnie. Że to muszą być ludzie, którzy są przygotowani by na wszystkie sytuacje, na wszelkiego rodzaju możliwości problemów, z którymi się zetkną przez telefon, prawda? I to jest jakby jedno, że oni muszą jakby się z tym liczyć, a po drugie oni muszą chcieć, naprawdę chcieć pomagać. Ja z tego, co tu słyszę, mam takie bardzo mieszane uczucia. Czy ta pani jakby w ogóle ma ochotę pomagać? Ton tej wypowiedzi. Dla mnie to jest głos jak człowieka, który ma jakiś tam MGR, ale za tym jakby nic nie idzie. Tu jest taki dysonans dla mnie, który jakby jest w kręgu Monaru, że ja na sam głos jakby tej osoby, gdybym ja miał problem, gdybym dzwonił tam, to ja myślę, że już głos tej kobiety, sposób w jaki ona formułuje zdania, to ja już wiem od razu, że to nie jest ktoś, do kogo ja bym miał zaufanie, kto by mi mógł cokolwiek pomóc. Czasami dzwoni się tylko po to, myślę sobie, żeby drugi człowiek wysłuchał. A tu ja odebrałem to, że ta pani równie dobrze mogłaby podać przepis na ciasto, że jeżeli tak wygląda funkcjonowanie tego tak zwanego młodzieżowego, tak, telefonu zaufania, to jest to no, przynajmniej dyskusyjne. W ogóle utrzymywanie jakby tamtych ludzi, bo moim zdaniem to jest żadna pomoc. To jest wręcz jakby odbieranie ludziom jakiejś tam może czasami ostatniej szansy. Mnie chyba zaskoczyło, że telefon zaufania, że jakby kolejna w tym kraju jest robiona kicha jakaś tragiczna. Pod jakimś szyldem pomocy człowiekowi znowu ktoś odwala hałturę, podejrzewam. Co to jest uzależnienie? Tak. Tylko ja nie wiem, czy pan wie, co to jest. Tak, ja sobie zdaję sprawę. Znaczy nie chodzi o narkotyki. Że ona nie chce się udać na leczenie? Znaczy ona twierdzi, że nie jest wcale uzależniona. No to po co to robi? Nie wiem. To znaczy zagrożona uzależnieniem, prawda? Ja uważam, że ona już jest uzależniona. No być może, no. Albo zagrożona, albo uzależniona, no. Głos człowieka, który nie ma o narkomanii zielonego pojęcia. Który w ogóle nie wie, co to znaczy człowiek biorący, który jakby nie umie pomóc, a dwa, myślę, że nie chce. Może to jest tak, że ta pani wyczytała pewne definicje uzależnienia w podręcznikach różnych, nie? Których ja nie znam, bo nie dotarłem do tych podręczników, nie czuję jakby takiej potrzeby. Ale w moim odczuciu po pierwsze uzależnienie jest to choroba. Potem wiesz, uzależnienie jest to jakby rzecz już wtórna. Człowiek jest uzależniony z jakiegoś powodu. Bierzesz z jakiegoś powodu, bo jest ci źle, bo coś się ten narkotyk załatwia. To człowiek się nie uzależnia, człowiek, któremu jest dobrze, który się cieszy, że słońce świeci i nie ma w ogóle żadnych problemów. Tylko się bierze, bo coś się zaczyna chrzanić, coś się nie udaje. W konfrontacji ze światem, w konfrontacji z innymi ludźmi czujesz się gorszy, mniej ważny, niedowartościowany. Bierzesz narkotyk i okazuje się, że może być fajnie. Zawsze marzyłaś o tym, żeby być właśnie takim, że cena jest w tym momencie nieważna. Ważne jest, że wreszcie to osiągasz. Czasami jest to spokój, którego nie masz. Czasami jest to jakby luz, wyluzowanie się na sprawy świata, a czasami jest tam na przykład większa aktywność, umiejętność nawiązania kontaktu, czy to z dziewczyną, czy w ogóle z towarzystwem, nie wiem, nie przejmowanie się kłótniami w domu, czy na przykład problemami w szkole. I zaczyna się branie, a potem już jest jakby kółko się zamyka. Trzeba brać coraz więcej. Bo już potem jest pewne uzależnienie i już potem musisz wziąć, żeby w ogóle wstać, żeby w ogóle funkcjonować. Więc już nie ma mowy jakby o tym, że jest ci dobrze,
bo już nie bierzesz, żeby ci było dobrze, tylko żeby po prostu ruszyć się. Zawsze zaczynają się problemy gdzieś tam jeszcze w dzieciństwie w domu. Ta rodzina jest nie taka, jaka być powinna. Albo jest nadopiekuńcza, albo jest w drugą stronę, że z kolei się w ogóle nie zajmują. Jakby źródło zawsze leży w domu. A potem to jest różnie, bo potem to jest jeszcze środowisko, bo potem to są pewne jakby, nie wiem, pewne jakieś uwarunkowania. I jest jeszcze jakby kwestia tego, czy ma się kogoś w tym życiu, do kogo ma się zaufanie, kto jest jakimś dla siebie autorytetem, z kogo chciałabyś czerpać wzory, i czy masz w ogóle jakąś, nie wiem, jakąś receptę na życie? Bo jeżeli w domu słyszysz cały czas przykładowo, że szmal, 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 układy, 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 a z drugiej strony mówią ci rodzice, ucz się. Jeżeli jeszcze do tego masz na podwórku kumpli, którzy właściwie mówią, stary, jak masz problemy, to masz tu, wypijemy winko, albo się pokleimy, albo jeszcze lepiej, rozumiesz, się przywalimy coś w kanał. Jeżeli masz takie problemy, no to wtedy jest bardzo prawdopodobne, że ty uciekniesz w to, bo jeżeli nikt ci nie jest w stanie pomóc, ani w domu czujesz, że się nie rozumieją, ani w szkole właściwie, ani nie masz przyjaciół żadnych, no to gdzieś w końcu musisz wyjść i ktoś ci wreszcie podsunie to. Powiedz, stary, wejdź, zobacz, jak fajnie. Marek Kotarski kiedyś powiedział, że my wszyscy jesteśmy winni tego, że w tym kraju jest prawie milion ludzi uzależnionych, ewentualnie ocierających się o narkomanię. Zresztą napisał bardzo fajną książkę, taką właśnie broszurkę, i ty zaraziłeś ich narkomanią. Sam tytuł właściwie bardzo taki prowokujący, ale myślę, że jak najbardziej trafny, że gdybyśmy tak zaczęli się zastanawiać, to właściwie ja mogę powiedzieć, ja mam czyste ręce. Ty będziesz powiedzieć, ja mam czyste ręce. Właściwie każdy mamy, wszyscy mamy czyste ręce. Nikt z nas nie chciał właściwie, żeby ludzie brali, jednak biorą. Jest to chyba społeczne. Jest to właściwie, są to ludzie, którzy sobie kiedyś jakby nie potrafili poradzić w życiu i myśmy przechodzili koło nich, nic z tym nie zrobiliśmy. Ktoś tam kiedyś obliczył, że głód narkotyczny jest tam 600 ileś razy większy. Nie wiem, jak to obliczył, ale no, daje to wyobrażenie pewnie dla ludzi, którzy, wiesz, ja w życiu nie brałem, także ja nie mogę ci jakby tego opowiedzieć, ale zdaje z rozmów z nimi, jest to coś potwornego. Jest to coś tak potwornego, tak potworny ból, tak potworne samopoczucie, że jesteś gotowa zrobić wszystko, żeby wziąć. Stąd potem są tragedie rodzinne, że mają poczucie, że wpadają na samo dno, że dziewczyny się puszczają, ale ta potrzeba jest tak silna. Potem jest tak, wziąłeś i masz już poczucie, że jesteś po prostu na dnie, że jesteś tragiczny, że właśnie wszystko straciłeś. Więc znowu trzeba wziąć. Ale to nie powinienem jej jakoś w tym momencie pomóc? No i powinien panią nakłonić do leczenia. Ale to trudna sprawa. Niby jest to leczenie, ale to jest, no mam wiele jeszcze jakby do wiele miałbym tutaj do powiedzenia, do życzenia. Myślę, że też, że Monrowi brakuje konkurencji, że właśnie Monro stał się monopolistą na leczenie w Polsce. Jest tam towarzystwo zapobiegania narkomanii, są jakieś ośrodki przykościelne, są ośrodki ZOZU, ale jakby mało mają efektów. I myślę, że Monrowi by się przydała jakaś dobra konkurencja. Trzeba by zrobić taki zachunek sumienia i sobie powiedzieć, że to nie jest tak, że jednak masa ludzi wyjechała i może wcale oni nie musieli wyjechać. Ja tyle zdań słyszałem na temat narkomanii w Polsce i w ogóle co z nimi robić. Od takich, żeby ich po prostu wystrzelać wszystkich, po takich, że w ogóle położyć ich do łóżka i chuchać i dmuchać. Cała walka polega na tym, z tymi ludźmi tutaj, że oni powinni, że wyjdą z tego, jeżeli zaufają. No. Kotan mówi wprost, że jeżeli mnie kochasz, to wyjdziesz. I teraz czy oni mi zaufają? Pewnie wszystkie. Jakaś część pewnie mnie, druga część komuś innemu, trzecia jeszcze komuś tam. No a na przykład czwarta już chyba nie ma nikomu, nie ma komu i ta czwarta wyjeżdża często. Nie, słuchajcie, narkotyki to są B i że się umiera, czasami nie trafiają do nich po prostu. Więc trzeba ich jakby przewartościować, żeby warto ratować tych ludzi bez względu na koszty jakieś twoje, które ponosisz. Na początku to jest więcej naszej wiary niż ich. Oni najczęściej bardzo mało mają tej wiary. Chcemy ich zarazić tą wiarą, że słuchaj, na pewno ci się uda. Słuchaj, na pewno warto. Uwierz nam, zaufaj nam, że będziesz fajnym człowiekiem, że widzę w tobie, że nie wszystko stracone, że będzie dobrze. Oni bardzo łatwo wchodzą w to, że ze mnie nic nie będzie. Tak dalej. Jest to jakby furtka, wiesz, żeby nie robić tu, żeby wyjść stąd. Jestem w Monarze od 3 lat, pracuję, od prawie 4 jakby jestem związany jakoś tam z Monarem. I ja się ciągle uczę tego. I myślę, że tak długo jak nim będę się ciągle jego uczył, bo każdy człowiek jest inny i każdy jakby leczenie człowieka jest inne. Jesteśmy dalecy
zawsze od formułowania jakby stwierdzeń, tak jak ta pani, że proszę pana, jak narkoman, to proszę się odciąć od niej, bo to nic z tego nie będzie i tak dalej, i tak dalej. Jestem z nimi, widzę, jak się zmieniają, mam wie skalę porównawczą z ludźmi jakby z zewnątrz też i powiem ci, że dla mnie ludzie, którzy kończą leczenie, są wielokrotnie dużo bardziej wartościowi od tak zwanego zdrowego społeczeństwa. Są mi bardziej bliscy, myślę, że są bardziej ludzcy, bardziej odczuwający, bardziej szczerzy, prawdomówni, otwarci.